Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Pidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o fuzji serwerów francuskich. Jak pewnie śledzicie jakieś tam newsy z gierki, to wiecie, że ostatnio fuzje serwerów idą pełną parą i tak naprawdę średnio chyba co dwa tygodnie jakieś światy są łączone. W tym momencie mamy już 5 serwerów w połączeniu gotowych do gry, no i za 8 dni i 5 godzin będzie dostępny właśnie szósty. No i dostaliśmy informację, że teraz będą połączone wszystkie serwery francuskie w jeden. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tak naprawdę pierwszy świat francuski wyszedł jakoś w 2010 roku. Nie znam dokładnej daty, nie sprawdzałem, ale coś koło tego to akurat nie ma większego znaczenia. No a tutaj ostatni, czyli 15 świat francuski wyszedł w roku 2020 razem z druidem. No i właśnie, pojawia się tutaj problem, pojawia się naprawdę duży problem, bo co mają powiedzieć gracze ze świata 15, właśnie gdy zostaną połączeni z graczami ze świata 1. Zaraz do tego przejdziemy, powiem wam o co chodzi, pokażę wam jak to wygląda. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę. W tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, co wy sądzicie o takim połączeniu. Do tej pory, jeżeli chodzi o jakieś łączenie światów, no to było to zrobione w miarę z głową, dlatego że były łączone jakieś światy amerykańskie, jakieś światy arabskie. Generalnie światy, które były bardzo, bardzo wymarłe, no i wymagały tego połączenia, bo i tak na każdym świecie aktywnie grało może z 10 osób albo nawet mniej, różnie to wyglądało i tak czy inaczej mówię, do tej pory to było wszystko robione w miarę z głową, natomiast jeżeli chodzi o francuskie community to nie jest ono wcale takie małe, oczywiście nie jest to tak duże community jak np. niemieckie, czeskie czy polskie bo to są takie powiedzmy no, największe community w tej grze to są nacje, chyba tak to mogę nazwać, narodowości po prostu, które dominują w tej gierce i właśnie najwięcej gra tutaj Niemców, Czechów i Polaków, no ale francuskie community również jest dość spore. No i właśnie, ostatnio dostaliśmy informację, że wszystkie te światy, czyli od 1 do 15, zostaną połączone w jeden i będzie to właśnie świat 6, F6 po prostu, tak się nazywają te światy, czyli po prostu F6. No i co ja mogę powiedzieć, Powiedzieć. No jest to bardzo słabe, jest to na pewno bardzo słabe, bo raz, że te serwery na pewno nie były aż tak wymarłe jak jakieś tam właśnie, no tak jak wspomniałem, amerykańskie, arabskie, to pierwsza sprawa, no a druga sprawa jest taka, że łączyć świat, który wyszedł w 2010 roku ze światem, który wyszedł w 2020, mija się zdecydowanie z celem. Co mają powiedzieć teraz osoby ze świata 15, które powiedzmy są jakoś wysoko w rankingu, gdzie po połączeniu z tymi wszystkimi światami, no spadną o wiele, o wiele niżej. Z tego co wiem, była jakaś tam sugestia od strony zarządu tawerny, czyli tego oficjalnego Discorda Shakes'owego, żeby to przemyśleć, żeby to zrobić jakoś inaczej, żeby to łączenie przebiegało tak, że po prostu światy, które wyszły w, tych samym, w tym samym czasie mniej więcej, w tych samych miesiącach i tak dalej, były łączone. Natomiast no niestety... Z tego co wiem, nie zostało to posłuchane. Po prostu tam ktoś mi pisał, że odpisali twórcy gry, że nie, że po prostu tak tego nie zrobią, że zostaje tak jak jest, bez tam jakichś argumentów i tak dalej. No i mówię, jest to moim zdaniem dziwne. Przepraszam, że mnie tak mocno oświetla na kamerce, ale akurat bardzo mocno wyszło w słońce. To nie jest istotne. Ja jeszcze kiedyś, zanim w ogóle te fuzje zaczęły być robione, zanim w ogóle było wiadomo, kiedy zaczną być robione, mówiłem, że fuzje spoko, natomiast musi to być zrobione jakoś z głową, żeby właśnie gracze, no w tym przypadku Świata XV, który wyszedł 10 lat później, przypominam, aniżeli Świat pierwszy, nie byli poszkodowani, no a w tym momencie gracze francuscy ze Świata XV będą bardzo mocno poszkodowani po tej fuzji, no i to mi się nie do końca podoba. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, co wy o tym sądzicie, no ale ja się tego obawiałem, ja się tego obawiałem, że właśnie będzie to tak zrobione... Że niestety, no jacyś gracze na pewno będą poszkodowani, bo dla takiego gracza, top 1 ze świata pierwszego, raczej się nic nie zmieni. Oprócz tego, że będzie jakaś tam większa rywalizacja o topkę, no i po prostu będzie ciekawiej. No, ale właśnie gra gracze ze świata 15 będą bardzo, ale to bardzo mocno poszkodowani. Jeżeli chodzi o jakieś statystyki, powiedzmy, jak to wygląda w praktyce, to wykorzystamy sobie nowe narzędzie, o którym ostatnio nagrywałem. No, i wejdźmy teraz sobie właśnie na świat, powiedzmy. No nie będziemy już tych poszczególnych sprawdzać, tylko weźmy sobie na świat francuski pierwszy, no i zobaczmy jak to tutaj wygląda. O dobra, coś się długo ładowało, ale już działa. No i zobaczcie, mamy tutaj jeżeli chodzi o główną cechę, no to mamy 510 tysięcy prawie gracza zwiadowce ze świata pierwszego francuskiego. Jeżeli chodzi o najwyższy poziom, no to mamy 688, a to jest w ogóle jedna i ta sama osoba. Zgaduję, że on tutaj gra non-stop, gra regularnie. No i właśnie, to jest osoba, która ma pozycję pierwszą na tym świecie. Warto zapamiętać 510 tysięcy cechy głównej, no i poziom prawie 700, 688. No a teraz, jak sobie wejdziemy na serwer francuski 15, no to oczywiście nie będzie to zaskoczenie. Cecha główna 167 tysięcy zaledwie najwięcej na tym świecie, no i poziom 558. Więc, no, różnica jest naprawdę ogromna, różnica jest kolosalna. I co Wam mogę powiedzieć? no jest to słabe jest to na pewno słabe bo teraz w tym momencie ten ziomeczek czyli Berek Angie Lee Dimon nie wiem jak to wymówić dokładnie po francusku w każdym razie no ten ziomeczek chociaż tutaj ranking na świecie to on w ogóle nie jest pierwszy zobaczcie jeżeli chodzi o ranking na świecie to on jest dopiero trzeci, no ale jeżeli chodzi o jakąś tam siłę postaci no to wygląda że jest najmocniejszy, będzie bardzo bardzo mocno poszkodowany niestety, bardzo mocno poszkodowany no i tutaj, no zresztą ze świata 14 francuskiego też będą poszkodowani 13 też, no bo jest to ogromna przepaść, widziałem, mówię że właśnie ludzie z tawerny dali jakieś tam sugestie, na przykład żeby serwery, które wyszły w 40, 40 bodajże wychodził 1 maja w 2021 tego roku, jak się nie mylę, plus minus, no i wtedy też mniej więcej chyba. Na początku kwietnia wychodziły serwery krajowe. To był jakiś tam niemiecki, czeski, 38 polski, bo to akurat pamiętam, bo tam grałem. Więc jakby te serwery, które różnica, których różnica tam premiery powiedzmy wynosi miesiąc, no to jeszcze nie ma to znaczenia, jest to jak najbardziej ok. Nawet dwa miesiące, trzy miesiące to jeszcze jest do przełknięcia i takie serwery można łączyć. Natomiast no mówię, jak tu jest taka przepaść 10 lat tak naprawdę, no to jest to bardzo słabe i wydaje mi się, że z tych nowszych światów francuskich ludzie, jeżeli się zdenerwują, to mogą po prostu skończyć grę, najzwyczajniej w świecie, bo wydali dużo pieniążków, wydali, poświęcili dużo czasu na swoją postać Po to, żeby teraz y, z top 1, czy tam top 2, 3, 4, 5 y, po fuzji spaść na jakieś, nie wiem, top 100 albo coś takiego Nie wiem ile tu jest dokładnie aktywnych graczy, jak to będzie wyglądać po fuzji To pewnie sobie zobaczymy jeszcze tam jakoś jak już będzie za ten ponad tydzień, ale no... Niestety, niestety tutaj, no, decyzja bardzo słaba, moim zdaniem. Decyzja bardzo słaba i mówię, to jest to, czego ja się obawiałem, bo dużo osób chciało te fuzje serwerów. Dużo osób grało właśnie na bardzo wymarłych światach, nic tam się nie działo i było tak naprawdę nudno. Po fuzji, oczywiście, ta aktywność wzrasta, no i wiadomo, jest więcej, powiedzmy, gildii, więcej graczy przede wszystkim do rywalizacji, no ale nie tak, nie aż tak, żeby tak mocno połączyć, no, tak odległe ze sobą światy, jeżeli chodzi o datę premiery. Widziałem duże jakieś tam Deklaracji, właśnie, że jeżeli na przykład, nie wiem, serwery polskie spotka to samo, raczej nie, wydaje mi się, że nie, bo serwerów polskich jest 40, no i wiadomo, te daty startów były, no, bardzo, bardzo różne, więc raczej tutaj do jednego worka wszystkich światów polskich nie wrzucą, ale jeżeli też różnica to będzie na przykład nie wiem, 5 lat albo coś takiego, to widziałem deklarację, że dużo osób pisało, że również planuje skończyć grę, no bo właśnie tak jak mówię, poświęcili czas, pieniążki i, i niestety jest to na marne. I tyle, taka krótka informacja, chciałem się tym z Wami podzielić. Bo wzbudziło to naprawdę duże kontrowersje i jakieś tam mieszane uczucia, jeżeli chodzi o graczy. Mówię, piszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, jak wy byście to zrobili. Może jakieś sugestie, może jakieś propozycje chętnie sobie poczytam. No i tak naprawdę to wszystko. To wszystko ja wam ślicznie. Dziękuję za uwagę. Ślicznie Wam dziękuję. Tutaj dziękuję. Ślicznie Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Piłka w górę zostawcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i dawajcie swoje opinie, propozycje, sugestie w komentarzu. Dziękuję ślicznie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.